Witajcie, bracia i siostry. Dawno u Was byłem, ale tak się złożyło, że dzisiaj przyjechałem. Kiedy wyjeżdżałem z domu, albo inaczej, kiedy odebrałem telefon od Waszego Pastora, to tak później myślałem sobie przez chwilę, ale na jaki temat mam usłużyć. I tak myślałem. Zauważyła to moja małżonka, pyta się, na jaki temat będę usługiwał. A ja powiedziałem, no chyba na temat serca. No to będziesz mówił do siebie. Drodzy bracia i siostry, i naprawdę chciałbym kilka zdań powiedzieć z tej właśnie dziedziny. Nasze serce. Nie będzie to temat wyczerpujący, ale chciałbym się opierać na Bożym Słowie. I pewien fragment ze Starego Testamentu będę krótko tak interpretował według swego poznania, rozpoznania, a następnie przejdziemy do Nowego Testamentu i również z Ewangelii będziemy czytać Boże Słowo. Pierwsze słowo. Które chcę przeczytać, może najpierw coś powiedzieć, a następnie przeczytać. To słowa, które dotyczą Saula, pierwszego króla Izraela. My wiemy o tym, że Bóg często działa przez różnego rodzaju okoliczności, które wprowadza w naszym życiu. I te okoliczności albo nam się podobają, tak, są dla nas wygodne, albo też nie. I wiemy też, że w rodzinie Saula, no, Bóg sprawił taką okoliczność, to jest bardzo może być dziwne, że gdzieś zniknęły, gdzieś zagobiły się zagobiła się oślica, oślice w liczbie mnogiej. No i ojciec wyprawił swego syna, alby poszukiwał, odnalazł bo przecież to jest wielka strata. Ale to wszystko Bóg sprawił. Nieraz tak myślę, czy Bóg potrafi przemawiać do zwierząt. W jaki sposób Bóg działa po prostu nawet na zwierzęta. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe, nierealne. No jest realne, jeśli uczlica przemówiła do, do człowieka, tak? To jest realne. Chociaż trudno jest to wytłumaczyć. Drodzy, Saul poszukiwał oślicy, ponieważ nie mógł znaleźć. Wędrował w różnych miejscowości, odwiedzał i nie przypadkiem wydaje mi się, ale tak Bóg sprawił, że przyszedł do miejscowości na osiedle, gdzie mieszkał prorok Samuel. My znamy tę historię. Natomiast z drugiej strony Samuel miał pewne objawienie, że przyjdzie ktoś, kogo wybrałem na księcia, na króla Izraela i pomarzysz go na króla. Kiedy Saul stanął przed, Saul, przed Samuelem, Krótka rozmowa i następnie czytamy z pierwszej księgi Samuela z dziesiątego rozdziału. Potem wziął Samuel zbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: Namaścił cię pan na księcia nad swoim dziedzictwem. A więc Bóg wybiera pierwszego króla. Czy Bóg był z tego zadowolony, ponieważ wiemy, że Izraelici zażądali wręcz króla? Przyszli wcześniej do Samuela i powiadają, jesteś już stary. No, a mnie się to podoba i nie podoba. Jesteś już stary. Tam padają słowa, a twoje synowie są tacy i tacy, a zatem chcemy króla. Oczywiste tymi słowami uderzają jak gdyby w samego Pana Boga, ponieważ Bóg był i jest ich królem. Jezus Chrystus jest ich królem. Samuel bardzo rozpaczał z tego powodu, ale Bóg mówi, nie rozpaczaj, to mną wzgardzili, a nie tobą. Chcemy być tak jak inne narody, które mają króla. A przecież wyście zostali wybrani na naród boży, który miał służyć Bogu według przykazań, według zakonu, który otrzymał. Ale chcemy być jak inne narody, mieć króla. Drodzy Bóg, był. Mogę powiedzieć, rozgniewany na swój naród, który wybrał. Ale powiada, niech tak będzie. Wiecie, nieraz Bóg wyraża zgody, która nie jest zgodna z jego wolą. Wolą pana Boga było, że On jest i królem ich przywódców, oni zażądali króla. Bóg powiedział dobrze. I teraz musimy popatrzeć, jakie były konsekwencje tego. Bo już po kilku, wydaje mi się, dniach oni się zorientowali, jakie będą ich obowiązki w stosunku do króla i jaki król będzie miał żądania wobec narodu. I chcieli to cofnąć, ale już nie było możliwości. Już nie było możliwości. I oto mamy Bóg wskazał Samuelowi Saula, no ja to zawsze jestem pełen podziwu, bo Pismo Święte powiada, że Bóg wskazał młodzieńca, tak? Młodzieńca, który nie było w Izraelu piękniejszego od Niego, a o głowę przewyższał cały lud. No, wiecie, rzadko spotyka się w Piśmie Świętym, a być może to jest jedyny fragment, który przeczytałem, że Bóg opisuje, jak pięknie wyglądał człowiek, mężczyzna. Częściej Bóg mówi, jak wyglądały niewiasty przepięknie, ale o mężczyznach to rzadko mówi. A więc wybrał, wydaje mi się, najlepszego. Saula, młody człowiek. Rosły człowiek, piękny człowiek miał zostać pierwszym królem. I kiedy Saul przyszedł do Samuela, Samuel rozpoznaje w nim tego, który ma być królem Izraela, nabaścił go na księcia, na króla Izraela. Ale też Samuel daje mu od razu pewne wskazówki. Powiada: Idź do Gilgal, to, co mówię, jest niepotrzebne, i tam czekaj na mnie przez siedem dni. Siódmego dnia ja przyjdę, złożę Bogu ofiarę, i Bóg ci powie, co masz czynić dalej. Drodzy, i dalej. Samuel powiada, idź i gdy pójdziesz, stąpi na ciebie duch Pana i przemieni cię w innego człowieka. Bóg wybrał Saula. Ale Bóg też widział niedoskonałość tego młodzieńca. Nie wiem, w jakim wieku był. Drodzy bracia i siostry, Bóg uznał, aby on był w pełni królem, jego serce on musi ulec przemianie. Przemienie cię Bóg w innego człowieka. I gdy Saul odwrócił się już od Samuela, aby od niego odejść, odchodzi i jest powiedziane, że przemienia Bóg jego serce. To jest bardzo istotne. Wybrany przez Boga, ale Bóg przemienia jego serce. Aby człowiek mógł się we wszystkim podobać Bogu, jego serce musi być przemienione. A przemienić serce człowieka może tylko Bóg. Nikt inny. Tylko Bóg. Może zmienić serce człowieka, przemienić, zmienić. I kiedy Bóg zmienił, czy przemienił serce Saula, uważam, że Saul, tak zresztą tu to słowo wskazuje w dziesiątym rozdziale, Saul zakosztował, tak to określamy, poprzez Nowy Testament, daru niebiańskiego. I stał się uczestnikiem Ducha Świętego. Stał się uczestnikiem mocy wieku przeszłego. Uniesiony w zachwyceniu wraz z innymi prorokami prorokuje. Zmiana człowieka wchodzi w tę sferę, w ten dział bardziej duchowy. Serce ludzkie niezmienione przez Boga nie może wejść w sferę duchową. Serce musi być przemienione, aby zrozumiało i weszło w, ser... w tą sferę duchową. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, Pismo Święte wie, ileż to razy wypowiada się. Na temat serca prorok Jeremiasz powiada podstępne i zepsute jest serce bardziej niż wszystko inne. Cała ludzkość upadła. Jest w żyje stanie upadłości poprzez grzech. Grzech ogarnął i opanował serce człowieka. Człowiek oddalił się od Boga. Ale teraz to co mamy w Panu Jezusie Chrystusie, co może mieć każdy człowiek? To jest największy skarb, który możemy otrzymać od Boga. I wielu z nas otrzymało ten skarb. Pan Jezus też się wypowiada na temat serca i powiada tak: z wnętrza człowieka, z jego serca pochodzą, nie chcę nawet cytować, złe myśli, cudzołóstwo, przeteczeństwo i tak dalej, i tak dalej. To pochodzi z serca ludzkiego. A więc każdy człowiek musi być przemieniony, aby nawiązać społeczność i kontakt z Bogiem. Co więcej, Bóg pragnie, aby każda osoba, każdy człowiek przystąpił przez Jezusa, do Jezusa Chrystusa, by otrzymać przemianę serca. Już w Starym Testamencie, kiedy Bóg wyjaśniał prorokowi Ezechiel, Ezechielowi, jakie będzie miało znaczenie nowe przymierze dla człowieka, to ujmuje to dosłownie w trzech czy czterech zdaniach. Powiada tak: W nowym przymierzu będzie tak, że dam wam serce nowe. No, zastanawiamy się, ja się też zastanawiam. Tak jest przetłumaczony, ujęty w tej Biblii, którą się posługuję. Dam Wam serce nowy, serce mięsiste, dam ducha nowego do Waszego wnętrza, dam mojego ducha do Waszego wnętrza, więc trzy zdania niezmiernie istotne. Dam wam serce nowe, nie serce kamienne, które macie. Ono jest kamienne, jeśli się nie nawróciło do Boga, jest kamienne. Ale dam wam serce nowe, serce mięsiste, serce czułe. Dam nowego ducha do waszego serca, czyli nasz duch zostanie odmieniony i pobudzony do życia dla Boga i dalej. Dam mojego ducha, uważam, ducha świętego do waszego wnętrza i wtedy będziecie zdolni do tego, aby wypełniać moje słowo, moją wolę. Drodzy człowiek, nieprzemieniony przez Boga, nie jest w stanie... Spełniać Bożą wolę i z, żyć zgodnie z Bożym Słowem nie jest w stanie. To jest nierealne i to jest niemożliwe. Aby człowiek mógł żyć zgodnie z Bożą wolą, musi nastąpić ta przemiana, o której mówi, mówi nam Pan Bóg, gdy mówi do Ezechiela. A więc nowe serce. Mięsiste serce, czułe serce, duch musi być pobudzony, obudzony dla Boga, i Duch Boży musi zamieszkać w nas. Wtedy będziemy zdolni naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus to ujmuje w ten sposób: przyjdźcie do mnie, czyli mamy przyjść do Jezusa. Tak? Upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Drodzy, przemiana serca. No, gdzie ono jest? To nie chodzi o tą pompę, która pompuje tą krew, ale jest to gdzieś w centrum naszego życia, naszego wnętrza, naszego życia. I dalej, drodzy, już tym, tym razem. Chcę powiedzieć w ten sposób, że wszyscy, którzy otrzymaliśmy, tak to określamy, nowe, mamy nowe serce, przemienione serce. Mamy Ducha Bożego w sobie. To, drodzy, musimy stać ciągle, ustawicznie na straży, aby to serce było mięsiste, aby serce było aktywne, aby to serce, drodzy, było ciągle i stale w łączności z Panem Bogiem, w kontakcie z, Boż z Bożym Słowem, w łączności z Jezusem Chrystusem. To jest niezmiernie ważne i to nas obowiązuje, że musimy pilnować nasze serce. Bo mimo tego, że zostaliśmy, nasze serce zostało przemienione. Nawróciliśmy się na nowo. To jednak, drodzy bracia i siostry, mamy wiele przykładów w Biblii, że serce poprzez grzech może stać się kamienne. Że serce może stać się nieczułe. Dlatego naszą odpowiedzialnością jest, aby ciągle i stale być w kontakcie z Bożym Słowem, z Panem naszym Jezusem Chrystusem. I tak na podstawie chociażby starego, starego Testamentu, no wiemy, mamy przykład o Dawidzie, który z powodu grzechu coś się stało, ale wyraz jego modlitwy o czym świadczy? Serce czyste stwórz we mnie, O Boże. On już wcześniej miał serce czyste. Ale z powodu Nieposłuszeństwa Bogu z powodu grzechu zanieczyścił swoje serce. On też modli się odnów ducha mego. I nie odbierać ducha swego świętego ode mnie. To o czymś nam mówi, bracia i siostry, że my ciągle musimy czuwać, aby nasze odrodzone serce nabywało coraz większej tej mocy, tego źródła nowego życia, byśmy postępowali zgodnie z Jego wolą. Czy człowiek wierzący, nowonarodzony, może mieć na przykład serce nieczułe? Chcę powiedzieć jedno, my możemy siedzieć, tak jak siedzimy nawet na tym miejscu, ale tak naprawdę możemy mieć serce nieczułe. Serce bez reakcji na dobroć Bożą, serce bez reakcji na słowo Boże, takie sobie serce letnie przyszło i wyszło. I dlatego drugim fragmentem Bożego Słowa, który chciałbym przeczytać, drodzy, to słowo z Ewangelii Świętego Marka, z rozdziału szóstego. Nie będę czytał całego tego fragmentu, który chcę opowiedzieć, ale szósty rozdział od wersetu 44. A było tych, którzy jedli chleby, pięć tysięcy mężów. A więc już mamy pewien obraz, o co chodzi. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę, w kierunku Bethsaida. Podczas gdy on sam odprawiał lud, a gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, Ródź, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej, przyszedł do niej, krocząc po morzu. I chciał ich wyminąć, ale oni ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli, bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy, ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Ileż to razy ten fragment Bożego Słowa czytaliśmy i tutaj również na tym miejscu. Ale ten fragment przeczytany on jest mocno związany z tą pierwszą częścią, kiedy Jezus Chrystus nakarmił pięć tysięcy mężów, plus kobiety i dzieci. Z tego też fragmentu wynika, że Jezus miał w zasadzie ciągle wokół siebie mnóstwo ludzi. Trudno sobie wyobrazić, aby gdzieś w przestrzeni. Mogliśmy zgromadzić pięć tysięcy mężczyzn i głosić im słowo, i nauczać. Jezus był ciągle w otoczeniu ludzi, których nauczał, którym zwiastował Boże Słowo. I tutaj czytamy, że praktycznie chyba przez cały dzień im usługiwał, już zbliżał się wieczór, ludzie byli zmęczeni i głodni i Jezus czynił wspaniały cud. Trudno sobie wyobrazić, ponad pięć tysięcy ludzi. Jezus czyni cud, mając do dyspozycji tylko pięć chlebów i dwie ryby. Ale rozmnaża to Bóg. Drodzy, Jezus rozmnaża ten chleb, karmi pięć tysięcy mężów plus pozostałych a dwunasto apostołów usługują. Teraz możemy szybko bardzo przeliczyć. Na jednego apostoła przypadało co najmniej ponad 400 osób. A więc jeden apostół, uczyń Jezusa Chrystusa, musiał rozdać chleb i ryby około ponad 400 osobom. A więc to jakiś czas trwało. Wiecie, mnie to bardzo Jakoś tak wewnętrznie poruszę, że ten chleb roznażał się w rękach uczniów. Jezus dawał im, a ten chleb się roznażał i oni rozdawali. Tak samo i ryby. A więc to musiało trochę trwać. Myślę, że był już wieczór, kiedy kończyli spożywać chleb i ryby. Drodzy, następnie Jezus polecił, aby wszystkie te odpady, odłamki zebrać. To tak mi dzisiaj trochę tak przemawia też, że to jest taki szacunek dla chleba. Dla chleba, który w dzisiejszych czasach się też obawiamy, czy będzie w dostatku, czy nie. Dalej, drodzy, czytamy, że kiedy zakończył. Wszyscy już zjedli, zebrali okruszyny. Jezus, Pan Jezus polecił swoim uczniom, aby przeprawili się w Łodzi przez jezioro Genezaret do Betsajdy. Płyncie do Betsajdy. To było polecenie. To był według mnie no, nakaz. Kazał uczniom swoim wsiąść do Łodzi. I wyprze i płynąć do Betzajdy. Natomiast Jezus odprawiał lud. Ponad pięć tysięcy ludzi trzeba było zaprowadzić pewien porządek. Tak się zdarzyło, że kiedy byłem w Izraelu, zaprowadzili mnie tam na to miejsce, niby na to miejsce, gdzie Jezus nakarmił właśnie pięć tysięcy mężów. Rzeczywiście, przepiękna trawa nad jeziorem Genezaret. Tak sobie tylko pomyślałem. No, być może to jest akurat to miejsce, które zostało przez przewodnika wskazane. Ale Jezus poleca swoim uczniom, aby natychmiast udali się w kierunku do Betsajdy. Natomiast sam odprawiając lód, odprawił lud i wstąpił na górę. Jest tam rzeczywiście takie wzniesienie. Wstąpił na górę. I tam na tej górze dziękował Bogu za cały dzień. Tak myślę. Ale z drugiej strony miał też dobry wgląd na to, co dzieje się z jego uczniami, którzy płyną przez to jezioro Genezaret. I oto, drodzy bracia i siostry, zauważamy tutaj w tym, zauważam, że płynęli, a byli już bardzo zmęczeni, było późno. Wiatr był przeciwny i Pan Jezus to wszystko widział. Co co Jezus uczynił następnie? Stąpił z tej góry i idzie po morzu. Widzi, że Jego uczniowie wiosłują, są zmęczeni, są strudzeni, obawiają się już o swoje życie. Obawiają się. Jezus przechodzi gdzieś tam obok, chce ich ominąć. Oni w tym zmęczeniu zauważyli, było już ciemno, zauważyli jakąś postać, i wszyscy krzyknęli ze strachu, z obawy, bo myśleli, że to jest zjaw. No, nie tylko problem w tym, że jesteśmy już fizycznie wyczerpani. Wiosłujemy, a praktycznie stoimy w miejscu. Przeciwny wiatr nas dosłownie cofnie, na dodatek jeszcze zjawa pojawia się, a więc już tacy byli najprawdopodobniej zmęczeni, i wszyscy ze strachu krzyknęli. Czy ktoś z nas krzyczał kiedyś ze strachu? No tak, pomyślmy, jaki to jest krzyk. Krzyknęli ze strachu. Wszyscy się przelękli, ale natychmiast Jezus przemówił: Ufajcie, jam jest. Zmierzam do pewnego, do pewnego celu, aby coś tutaj powiedzieć. Ufajcie, jam jest. Ja jestem. To było dla Żydów bardzo zrozumiałe. Ja jestem, jestem, który jestem. Powiesz moim wybranemu, memu wybranemu narodowi, którego wyprowadzam z Egiptu, że posłał cię ten, który. Jestem, który jestem. I przypominacie sobie to miejsce, że kiedy. Judasz przyprowadził żołnierzy tych zbirów, aby pochwycić Jezusa tam w sadzie Getsemane, gdy Jezus, wiemy, że się modlił. To Jezus wyszedł naprzeciwko i powiada, kogo szukać. Szukamy Jezusa Chrystusa. A Jezus im powiada, ja jestem i wszyscy upadli na ziemię. Ja jestem. Powiedział te słowa jak Bóg, bo Jezus według, jest Bogiem, synem Bożym. Ja jestem. Przemówił jak Bóg. Kiedy wstali z kolan, ponownie pyta się Jezus, kogo szukacie? Szukamy Jezusa. Ja jestem. Przemówił jak syn człowieczy. I wtedy został pojmany. Apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa doskonale rozumieli, co znaczy: Ja jestem. Jezus natychmiast wszedł do łodzi i oto może się uspokoiło, ale oni byli bardzo, bardzo strwożeni. Drodzy bracia i siostry, i w tym ostatni byli wstrząśnięci do głębi. Dlaczego za tym byli wstrząśnięci do głębi? No bo te doznania, obawa o życie, nagle pojawia się Jezus, ratunek, ratunek. Ale ostatni werset, który nie czytałem, a chciałem przeczytać, 52, powiada tak: Nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż serce ich było nieczułe. I teraz pytanie, czy Jezus Chrystus, kiedy mówił, siadajcie do łodzi, płyńcie do Bethsaida, czy Jezus wiedział, co ich spotka tam na morzu? Czy Jezus wiedział, że będzie wiatr przeciwny, że powstaną fale, które będą się wlewały do tej łodzi, a oni się będą zmęczyć i wzmagać? Czy Jezus o tym wiedział? Pytam. Moja odpowiedź brzmi: Jezus doskonale wiedział o tym. Jeśli za tym wiedział, to dlaczego ich posłą? Dlaczego ich posłą? Drodzy bracia i siostry, Jezus wiedział, obserwował swoich uczniów, miał wgląd do swego serca i kiedy czynił ten cud. Cud nakarmienia pięciu tysięcy osób, mężczyzn, on widział, że uczniowie jego rozdają ten chleb, ale ich serce co? Jest nieczułe. Ich serce jest nieczułe. A więc kiedy ten cud się dział, Jezus oczekiwał, że ich serca będą zniosłe pełne chwały dla Boga będą coś doznawać w swoim sercu, w swoim życiu. Bracia i siostry, wielokrotnie może być i tak, że nasze serca będą czy są nieczułe. Możemy słuchać Bożego słowa czy osobiście czytać, ale często jak jakąś księgę. Gdzieś wszystko ulatuje, serce nasze jest nieczułe. I dlatego też uważam, że Jezus posyła ich, wiedząc o tym, z czym się spotkają, z jakim lękiem, z jakim strachem, z jaką obawą, aby doprowadzić ich do tego, by do głębi zostali wstrząśnięci. Do głębi. Dlaczego? Ponieważ nie rozumieli, nie rozumieli tego cudu, z chlebami, a ich serca były nieczułe. Uważam też, drodzy bracia i siostry, że i nas Pan Jezus Chrystus może wprowadzać w różne trudne sytuacje, aby z nami byśmy sprawili sami w sobie, że serca nasze staną się czułe dla Boga. Przed chwilą było tutaj też na tym miejscu czytane i zwróciłem tam uwagę na ten werset Grajcie i śpiewajcie w sercach swoich. A więc ja rozumiem to w ten sposób: jeśli gramy, jeśli śpiewamy i tu i tu, to drodzy bracia i siostry, ten śpiew musi być ta chwała najpierw w naszych sercach. Ona ma wypływać z czystych serc, które są czułe dla Boga. Myślę, że kiedyś na to bardziej zwracaliśmy uwagę, na te elementy duchowe. Gdy śpiewamy, gdy się modlimy, gdy przystępujemy do śpiewu, do modlitwy, sprawdźmy najpierw, czy serca nasze są czyste. Bóg przyjmuje chwałę i uwielbienie. Bóg słucha Twojej modlitwy, gdy ona wypływa z czystego serca. Oczywiste. Jeśli serca są nieczyste, to jedynie możemy się modlić w formie pokuty do Boga. Ale sprawdzajmy nasze serca. A może nie byłoby i w ten sposób to wskazane. Miałem kiedyś w osiemdziesięciu takiego brata, później wyjechał, kiedy rozpoczynałem nabożeństwo, to mi zawsze podpowiadał, siedział za mną z tyłu i mi podpowiadał. Mówi, pastorzy, pastorzy, no co? Wezwij wszystkich do modlitwy najpierw, byśmy się zwrócili do Boga, by Bóg oczyścił nasze serce do uwielbiania, do czci, do chwały. Myślałem sobie, co, czego on chce ode mnie? Ale wiecie, miał rację. Niechwała, cześć płynie z czystego serca, bo serca nasze mogą być zanieczyszczone, mogą być nieczułe, może być umiejscowiony grzech, z tym się należy rozprawić. To dotyczy również i tych, którzy stają za kazanicą i tu, gdzie indziej, zwiastują Boże Słowo. Aby najpierw oczyścili swoje serce, aby najpierw przeżyli to Słowo w swoim sercu, i niech ich serce będzie czyste, niech stanie się tą źródłem tej żywej wody, budującej z wody w formie przekazu słowa. Serce czyste. Serce czułe. I to chciałem dzisiaj w zasadzie powiedzieć, drodzy abyśmy ciągle siebie kontrolowali. W jakim stanie jest nasze serce? Czy jest w stanie uwielbianiać Ci chwały i to jest serce czyste, święte, z którego i Pan przyjmuje taką chwałę? To dotyczy wszystkich zespołów, wszystkich śpiewających, aby... Grali, śpiewali w swoim sercu, będąc w Duchu Świętym, ale niech to serce będzie czyste. Czy dziś na to zwracamy uwagę? Nie wiem, ale powinniśmy. Ale naprawdę powinniśmy. Słowo, które przeczytam jeszcze raz: nie rozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż w serca ich były nieczułe. Nie zrozumiemy Bożego Słowa. Nie będziemy reagować na Boże Słowo, jeśli nasze serca nie są czuły. Jeśli w odpowiedni sposób nie reagujemy. Drodzy, bo Słowo Boże jest tym skarbem dla nas oczywisto od Boga. Tu jest życie. To Słowo nas oczyszcza, to Słowo nas uzdrawia, to Słowo nas leczy, to Słowo nas pobudza. Bo często nieraz pytamy... Duchu Święty prowadź, ja już naprawdę kończę. To prawda, Duch Święty powinien nas prowadzić, bo tak jest powiedziane w Piśmie Świętym, ja to bardzo często cytuję. I Bóg Święty gdzieś działa, przemawiając do naszych serc wewnątrz. To jest ta taka inspiracja, czy najczęściej cicha. W pewien sposób Bóg sugeruje, proponuje, nalega. Jeśli my jesteśmy wyciszeni, jeśli my doprowadzamy do, do takiego siebie do takiego stanu, że serce nas jest czułe. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć, Duch Święty kieruje nas do Bożego Słowa. I dlatego też uważam, że w XXI wieku, w którym żyjemy, powinniśmy wrócić do Bożego Słowa. Do czytania, rozważania i rozmyślania. I chociaż wszystkiego nie rozumiemy dzisiaj, Jutro możemy o wiele więcej zrozumieć, i to jest taki ciąg większego poznawania poprzez obecność ducha świętego w naszych sercach. Pozwólcie, drodzy bracia i siostry, że teraz na zakończenie pomodlę się. Święty nasz Ojcze, dziękujemy Ci przez syna twego naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, za to, że tak bardzo nas umiłowałeś, dając Jezusa by dokonał odkupieńczego dzieła i teraz przychodzimy do Ciebie jako Ci, którzy już Ciebie poznaliśmy, a Ty przyglądasz się każdemu z nas, patrzysz z góry na nasze serca i wiesz, jak one wyglądają przed Twoim świętym obliczem. prosimy Ciebie i proszę Ciebie w dalszym ciągu o Twoją świętą krew, o moc jej oczyszczenia dla siebie i dla nas wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Chcemy chodzić i przebywać pod przykryciem Twojej świętej krwi, nasz Panie. Chcemy doznawać Twoich łask, aby serca nasze ciągle stale były poruszone, były pełne wdzięczności, i chwały dla Twojego świętego imienia. Niech nasze serca będą mięsiste, by ciągle mieć społeczność z Tobą, tą żywą społeczność, Panie, abyśmy doceniali ten skarb, jakim Ty jesteś i jaki nam dałeś w Jezusie Chrystusie. Niech łaska Twoja i Twoje miłosierdzie spocznie na nas, ale ku temu byśmy się wzbogacali duchowo, byśmy wzrastali w poznaniu, w mądrości, w Twoim pokoju, w Twojej wielkości, jaką Ty dajesz do serca człowieka, odnawiając, przemieniając, kształtując. Niech Tobie za tym będzie chwała. Cześć i uwielbienie. Amen.